Robię śniadanko, dzisiaj inna wersja. Wracam do moich szejków porannych, bo mamy prąd. Więc po półrocznej, prawie rocznej przerwie od używania tego blendera wracam. Owsianka z mlekiem z owsa i banan i miód. Niedługo się przerzucę na mleko z migdału, bo czytam, że jest bardziej zdrowe dla mnie. Polecam. Bardzo dobre i szybkie śniadanko. Idzie. Uśmiechnięta i radosna Kasia. Prysznica. Powiedz, że nam to dzisiaj, co my będziemy robić? Dzisiaj będziemy surfować! Ale ja! Yeah! Wreszcie moje marzenie, które jest od samego początku naszej podróży, albo nawet wcześniej się spełni. To jest nawet marzenie sprzed, Boże, 4 czy 5 lat. Muszę wciągać owoce zimy. Tu mamy nasze deski. To są chyba jakieś specjalne. Specjalne deski do nauki, bo one są obite taką pianką. Chyba po to, żeby się nie uderzyć. No ale było cieplej. No do nauki wszystkie są. Ta nie jest obita. A to jest bardzo brudna. Dotknij sobie, on ma takie też. It's special for the lessons, so no. For the phone? Ones are for a little advanced. Which one? That one. Yeah, it's for. No, but this foam on the top is. Yeah, it's for lessons. For lessons, yeah. Okay. Yeah. So normal, like regular, tak więc dobrze myślałem. Na początek, jak się zaczyna, to są obite taką pianką, żeby jak się uderzy człowiek, nie, żeby po prostu nie mieć siniaków. A jak ktoś już jest profesjonalistą, to ma takie deski twarde. Ciekawa sprawa. Wytknął ci to, zobaczmy. A nie masz takiego uchwytu? Nie. Aha. Dostaliśmy deski, dostaliśmy kostiumy i dosłownie 5 minut potem, jak się zalogowaliśmy tylko w tym miejscu, to już wychodzimy, więc bardzo szybka akcja, bo jest pogoda taka sobie średnia. Było straszne zachmurzenie, nawet padał deszcz, jak jechaliśmy tutaj. A teraz jest piękne, cudowne słońce, więc korzystamy z okazji i idziemy surfować. Słuchajcie, póki co jest fantastycznie, cudownie, stanąłem dwa razy, udało mi się przypłynąć. Ubieram teraz moje GoPro i zobaczymy, czy coś się uda nagrać. Od razu ustrzegam, że to jest stare GoPro i jakość może nie być najlepsza, ale zobaczymy, może coś się uda. Jedzie, Kaśka jedzie!
Trzymaj, wytrzyj się, kochana. Nie nagrywam jak chwilę z nosolec. Było super, fantastycznie. Udało mi się raz tak porządnie przepłynąć na fali, a dwa razy tak, no tak, podcisnąć trochę, ale wstałem. Więc jestem zadowolony. I to nie będzie ostatnia nasza lekcja. Na 100% jeszcze zrobimy jedną, albo może jeszcze kilka. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu się kąpałem w morzu w lutym. Jest to naprawdę odkrycie. Mam jeszcze wodę na okularach, ale powiem wam tylko teraz tak szybko, na ciepło. Fantastyczne przeżycie, doskonałe. Po prostu no super to było. Wkręcające i bardzo takie zachęcające. Mimo, że się nie udało za pierwszym razem, to cały czas próbowaliśmy i nikt się nie poddawał, cały czas próbowaliśmy stanąć. No i już mówię, Kaśka, dobra, kończmy to, ostatnia fala. No i na ostatniej fali i to było super, fantastycznie, bardzo się cieszę. Chodź, powiedz swoje pierwsze emocje. No super było. Jeszcze mi się trochę tak lekko kręci w głowie, taka jestem, o, właśnie, nie mogę utrzymać równowagi. Od tej wody, szumu, wiatru, wody, która się wszędzie dostawa. Ale o dziwo było super, jestem mega zaskoczona, jestem strasznym zmarzluchem i myślałam, że w tej wodzie będzie zimno, ale w ogóle nie było. Na początku było w stopie zimno, ale po tym jak zaczęliśmy już pływać, próbować łapać fale, to już nie było tego zimna w ogóle czuć. Super było to uczucie, jak w końcu złapałam falę. Niestety nie byłam w stanie wstać, bo się tak podnieciłam, że złapałam falę. Już cały czas zastanawiałam, bo jak się płynęło na tej desce i robiły się fale, to zdarzało się, że raz na czas ta fala mnie porwała i to właśnie znaczy złapać falę. No jak mi się raz to udało, to po prostu byłam taka podjarana, że się udało. Stanąć mi się udało raz. Ale zrobiłam to na takiej nieświadomości, że nic z tego nie pamiętam stania. Ale się udało, fajnie, super, wkręcające mega. Bardzo. Mam ochotę na więcej. Tak, ja też. Bardzo mi też pomogły te filmiki, które wczoraj oglądałem tak, na YouTubie. To było dobre, no, instruktażowe, jak ułożyć ręce, jak tamtego, nie? No jednak trzeba mieć trochę ciała. Trzeba mieć trochę siły. Takie trochę siły, no. No, ja od dzisiaj robię pompki. Tak. Mhm. Dobra, wrócimy do tego jeszcze, bo nam się bardzo podobało. Ale szczęśliwa, zobaczcie, jaka to buzia szczęśliwa. No mnie tak wywiało, tak mnie to wymerdało, że czuję się, jakbym się urodziła dopiero. Ile lat marzyłaś o tym marzeniu? O Jezus, 6, 7. No. Kaśka mówi wczoraj do mnie, jeżeli mam mieszkać w Portugalii, to muszę się nauczyć surfować. W sensie, no, musimy. Pierwszy krok. Jest w tym coś fajnego, że marzę o tym, mimo że to w ogóle mi nie wychodziło, nie miałam ochoty tego przestać robić. Trochę jak medytacja, tak mi się to kojarzyło. Po prostu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Fajne, wkręcające. Choć na początku ta woda była tak słona, że myślałam, że będę musiała wyjść, bo nie mogłam patrzeć w ogóle. Ale potem mi się nawet oczy przyzwyczaiły. I już mi ta woda nie przeszkadzała słona. A o dziwo, ja się bardzo bałem wody. Myślałem, że będzie mi wchodzić woda do oczu. W ogóle ja nie jestem taki, wiecie, wrażliwy, delikatny na wszystko. A tu w ogóle mnie przeszkadzała. Nie czułem zimna, nie czułem słonej wody. Nie wchodziła mi do oczu, po prostu... Tak, i to też ja się strasznie bałam, że to może nas utopić, że tam będzie tak głęboko i że ta deska mi przywali w głowę. Absolutnie nie. A myśmy byli gdzieś na takiej głębokości, że ta woda mniej więcej nas sięgała. I ta deska to waży może 10 deko. I ta fala tylko jest duża, ale ta fala też nie ma szans zatopić, także to jest bezpieczne. Bałem tego, że tam są takie, wiecie, te końcówki, one mogą przeciąć głowę komuś, w ogóle odciąć rękę. A to wszystko to jest takiego tworzywa, no, pianki i stropiano, i to jest leciusieńkie, to nie może nic krzywdy człowiekowi zrobić. Spoko, fajne, nie bójcie się, jakby chcecie mieć okazję kiedyś, to spróbujcie koniecznie. Najlepiej tutaj. Właśnie go odkryliśmy. Tu, tam jest rozgwiazda. Idziemy po nią. Jesteśmy teraz w miejscowości Portimão. Jest to druga co do wielkości miejscowość w tym rejonie Algarve. Portimão, czyli port
ma port tak naprawdę, to oznacza. Jest tutaj największy port, jaki jest w okolicy. Jest to port rybny i co jakiś czas, tak jak na przykład teraz, płyną kutry, za którymi leci milion mew. Więc to jest wiadome, że co oni tam wiozą. Oni tam wiozą po prostu rybki i oni podczas drogi powrotnej już zaczynają patroszyć, coś tam się dzieje, wyrzucają mniejsze i te mewy, one tam po prostu atakują cały czas, to musicie to zobaczyć. Poza tym jest bardzo piękna, cudowna plaża, Playa da Roja. To jest tam, gdzie dzisiaj surfowaliśmy. Mnóstwo hoteli, mnóstwo pensjonatów i to jest taka sypialnia ludzi, którzy pracują i mieszkają, pracują dla różnych hoteli i tak dalej. Jest też przepiękna marina z super drogimi i nie tylko drogimi, ale różnymi, dużymi małymi jachtami. A teraz zobaczcie sobie na to, to jest niesamowite po prostu. I'll be Tam facet ma jakiegoś orła na ręce, jakiegoś drapieżnego ptaka i ma ten bird control i cały czas się patrzy na te mewy, czyli oni widocznie, oni go za chwileczkę wypuszczą, żeby przegonił te mewy. Nie wypuścił? Pas, polecam. Kasia, wam teraz przybliżę i zobaczycie, co się dzieje. Ten gość wypuścił tego ptaka i nagle wszystkie te mewy zaczęły zbierać się w kółko i tak jakby wycofywać się do tyłu. Jeden ptak przepłoszył tyle set mew. Jak się domyślamy, to właściciele tych rezydencji i jachtów wynajęli sobie takiego pana, który tutaj przychodzi i przegania codziennie te mewy. To tyle w dzisiejszym vlogu. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, a także naciśnijcie ikonę dzwoneczka. Wtedy zawsze będziecie na bieżąco z nowymi vlogami, filmami, odcinkami, wszystkim, co się u nas dzieje. Do zobaczenia!